Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom. Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest Ireneusz Szymczak, wójt gminy Pniewy. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie wójcie, poznaliśmy budżet gminy na przyszły rok. Wydatki na poziomie blisko 59 milionów złotych, inwestycje na kwotę ponad 30 milionów złotych. Tak w najważniejszych liczbach wygląda budżet gminy Pniewy na rok 2024. Co warto odnotować, gmina w tym roku nie będzie musiała zaciągać kredytu, a zatem dobre informacje. Czy to znaczy, że rok 2024 dla mieszkańców gminy Pniewy będzie dobrym rokiem? Panie redaktorze, szanowni państwo, mówiąc krótko, to będzie kolejny bardzo dobry rok dla gminy Pniewy. Powiedziałbym nawet, że najlepszy, tak jak pan wspomniał, inwestycje na kwotę ponad 30 milionów złotych to absolutny rekord w historii naszego samorządu. Zanim zostałem wójtem, te inwestycje wynosiły rocznie maksimum 2 miliony złotych, także w tym roku robimy więcej inwestycji niż mój poprzednik robił przez 12 lat, czyli przez 3 kadencje. Jeśli chodzi o te inwestycje, to szerokie spektrum inwestycji, przede wszystkim drogi, ale i szkoły, wodociągi, i oczywiście inne, drobne, ale ważne dla mieszkańców naszych zadania. No właśnie, panie wójcie, 30 milionów złotych na inwestycje, o tym pan powiedział, czyli razy 15 w stosunku do poprzednich lat. No i tak, 14 milionów na drogi, 12 milionów na szkoły, 2 miliony na wodociągi. Powiedzmy może, na jakie drogi, jakie szkoły, jak te pieniądze zostaną rozłożone w przyszłym roku? Tak, jeśli chodzi o drogi, to absolutny rekord. W tej inwestycji największa część to z funduszu Polski Ład, ponad 8 milionów złotych. I będą to drogi w miejscowościach Pniewy, Wólka Załęska, Budki Petrykowskie, Kruszew, Kruszewek, Załęże Duże, także wiele miejscowości, wiele dróg, poza tym droga z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Karolewie, także droga w Woli Pniewskiej i jeszcze jedna droga w miejscowości Kruszew. Zbudujemy około 9 kilometrów nowych dróg, dróg w bardzo dobrej jakości. Jeśli chodzi o inwestycje szkolne, to dwie hale sportowe, hala sportowa przy szkole w Jeziorze i hala sportowa przy szkole w Ciechlinie. Tu dbamy także o rozwój sportowy naszych dzieci, naszej młodzieży. Tych hal sportowych, sal gimnastycznych w naszej gminie nie było, to znaczy były, ale wielkości klas. Teraz będą warunki takie, jak mają dzieci w dużych miastach. A zatem 14 milionów drogi, 12 milionów szkoła i edukacja szeroko rozumiana, tak. Czyli to są jakby te dwa najważniejsze fundamenty dla gminy. Chyba też tak jest, że co roku to są te dwa elementy, które kosztują najwięcej, potrzebują największego wysiłku inwestycyjnego. Tak, gmina Pniewy posiada aż 4 szkoły. Nasz samorząd jest mały, ale bardzo szybko się rozwija. Przybywa nam dużo mieszkańców, także stwarzamy dobre warunki dla dzieci, żeby tych dzieci były w żeby dzieci było w szkołach więcej. Za tym idzie subwencja, czyli poprawia nam się finansowanie szkół. Niestety, jeśli chodzi o drogi, ten stan dróg w gminie Pniewy, zostałem jako wójt fatalny, więc ten stan sukcesywnie poprawiamy.
i drogi gminne, i współpracujemy z powiatem grójeckim przy modernizacji dróg powiatowych, i zarówno stan dróg powiatowych, jak i stan dróg gminnych zdecydowanie się w Pniewach poprawił. Gmina Pniewy zmienia się w oczach, o tym mówi pan wójt, ale także jest to zauważone i dostrzeżone choćby poprzez rankingi. Jeden z takich rankingów opublikowało pismo samorządowe Wspólnota i to jest tutaj bardzo wysokie miejsce gminy Pniewy, pierwsze miejsce w powiecie grójeckim, drugie na ziemi radomskiej i 44. miejsce w Polsce. To jest ranking wydatki inwestycyjne samorządów 2020-2022. No i tak, jeszcze w zeszłym roku gmina Pniewy zajęła 207. miejsce, dwa lata temu 542. No w tym roku 44. w skali kraju. Jak to się robi, panie wójcie? Tak, to wielki sukces i wielka satysfakcja także dla mnie jako wójta, bo to jest obiektywna ocena mojej pracy, ale to jest przede wszystkim dobro dla mieszkańców, rozwój gminy, lepsze warunki dla mieszkańców, to co wcześniej wspomnieliśmy, piękne szkoły, bardzo dobre drogi, bardzo dobre warunki dla mieszkańców. Jak to się robi? Przede wszystkim ciężka i uczciwa praca plus aplikowanie o środki zewnętrzne. Tych środków zewnętrznych do pozyskania było bardzo wiele. Ja myślę, że gmina Pniewy i ja jako wójt wykorzystaliśmy wszystkie nadarzające się okazje. Tu trzeba uczciwie powiedzieć, że bardzo dużo środków dla samorządu było środków rządowych z obecnego rządu i my z tych środków korzystaliśmy i dzięki temu przebudowaliśmy szkoły, zbudowaliśmy wiele kilometrów porządnych dróg, także uczciwość, praca plus środki zewnętrzne równa się sukces w gminie Pniewy, myślę, że też i w innych samorządach, bo na terenie byłego województwa mazowieckiego mamy drugie miejsce tuż za gminą Rzeczniów, także wójtowi z Rzeczniowa gratuluję i będę rywalizował, żeby dogonić. Panie wójcie, mówimy o obecnym rządzie i o ogromnym wsparciu. Jak pan widzi kolejne lata, jeśli chodzi o współpracę z nowym rządem? Czy uda się gminie Pniewy utrzymać taki poziom wzrostu i choćby to, co widzimy w rankingach, bardzo wysoko? Czy tak będzie w kolejnych latach? Jakie ma pan odczucia w tej sprawie? Odczucia mam dobre. Nie planujemy zwalniać. Planujemy się nadal rozwijać, aplikować o środki zewnętrzne. Jeśli będzie możliwość dostępu do środków unijnych, będziemy składać wnioski i myślę, że będziemy dalej się rozwijać. Mam bardzo dobry zespół pracowników, piszemy bardzo dobre wnioski, a później sprawnie realizujemy inwestycje, także warto nam powierzyć środki. Gmina Pniewy te środki dobrze wyda, dobrze zagospodaruje, z czego będzie pociecha dla naszych mieszkańców. Panie wójcie, też przy temacie, wracamy do tematu dróg. Jak mówiliśmy, jest to ważny element inwestycji, rozwoju gminy, bo okazuje się, że można budować dwie drogi w cenie jednej. Tak dzieje się w gminie Pniewy. No jak to możliwe? Staramy się budować drogi asfaltowe od podstaw. Jeśli zdarzy się sytuacja, że frezujemy nawierzchnię drogi, zawsze proponujemy wykonawcy, że może urobek wywieźć na drogi polne, na drogi gruntowe, których jeszcze jest dużo w gminie Pniewy. W ten sposób powstaje nowa droga asfaltowa, a przy okazji utwardzamy drogę gruntową tam, gdzie jest mniej zabudowań. W ten sposób w cenie jednej drogi budujemy dwie drogi. Czyli takie dość proste, można powiedzieć, rozwiązanie, które się w tym momencie sprawdza, bo nie zawsze ta droga musi być asfaltowana. Tak jest. Czasami nie trzeba szukać rozwiązań skomplikowanych. Czasami rozwiązania najprostsze są
najlepsze. Potwierdza się ta reguła, panie wójcie. Też mamy dobre informacje dla mieszkańców miejscowości Teodorówka, Dąbrówka i okolic. Drugi etap remontu drogi powiatowej przebiegającej właśnie przez te miejscowości zakończył się. Jest także po odbiorach technicznych, a zatem mieszkańcy tych miejscowości i okolic już mogą korzystać z nowej drogi. Tak, to była inwestycja realizowana przy dużym wsparciu gminy Pniewy dla powiatu grójeckiego, 50% wartości zadania i właśnie w dniu wczorajszym nastąpił odbiór techniczny drugiego etapu realizacji tej drogi w zeszłym roku i w tym roku. W sumie wspólnie z powiatem grójeckim zrealizowaliśmy prawie 3 km drogi, to jest droga dojazdowa i do szkół, i do kościoła, także bardzo ważna dla mieszkańców. Cieszę się, że już będziecie jeździć po dobrych drogach. Mm-hmm. Ej, panie wójcie, jeszcze na koniec dwa punkty programu. Też o pompach ciepła chciałbym porozmawiać i modernizacji oświetlenia ulicznego tutaj w miejscowości Wilczorudzie parceli. Tak. Czyli Wilczoród parcela, tak, te miejscowości na pewno panu znane. Tak, panie redaktorze, w miejscowości Wilczoruda parcela, w budynku byłej szkoły, tam będziemy w przyszłym roku adaptować pomieszczenia pod żłobek. Zainstalowaliśmy pompy ciepła, żeby uzyskać oszczędności na energii. Tu też dodam, że w całej gminie Pniewy stawiamy na OZE, na odnawialne źródła energii. Wszystkie szkoły, wszystkie straże pożarne posiadają instalacje fotowoltaiczne. Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne, w gminie Pniewy nie ma już żadnych starych sodowych lamp. Ponad 1200 lamp zostało wymienionych. Wszystkie lampy są LED-owe, energooszczędne, także oszczędzamy, gospodarujemy, generujemy oszczędności. Są na to dofinansowania, między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z których to dofinansowań korzystamy, między innymi pompy ciepła przy budynku w Wilczorudzie. To inwestycja sfinansowana z WFOŚ-u. Mm-hmm. A zatem dużo inwestycji, dużo światła, można powiedzieć, także tego ulicznego w gminie Pniewy. Panie wójcie, na koniec chciałbym zapytać jeszcze o rok 2024 i o taką inwestycję, która będzie takim oczkiem w pana głowie. Coś, co jest takie najważniejsze pana zdaniem dla gminy Pniewy i to, co będzie pan w przyszłym roku realizował. Tak, to te dwie inwestycje, o których wspomniałem, sale gimnastyczne przy szkołach w Jeziorze i w Ciechlinie, tam rzeczywiście tych sal brakowało. Dzieci póki co mają niezbyt dobre warunki do uprawiania sportu, do lekcji WF-u. Te inwestycje, gdy powstaną, to będzie taki skok w przyszłość i te warunki dla dzieci w gminie Pniewy będą takie jak dla dzieci w dużych miastach. I o to chodzi, bo musimy wyrównywać szanse i to w gminie Pniewy czynimy. Mm-hmm. Ireneusz Szymczak, wójt gminy Pniewy, był gościem dzisiejszego programu Kontrast. Dziękuję, panie wójcie. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu. Ja również dziękuję państwu i oczywiście zapraszam na kolejny Kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomiak Radom.